system has been activated. This island will self-destruct in 10 minutes. All the personnel must evacuate immediately. Repeat. All the personnel evacuate immediately. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city.
No dobra, co my teraz musimy zrobić? Musimy zrobić coś takiego w każdym rogu. Więc zaczniemy robić coś takiego. Tutaj przy końcówce. W każdym rogu musimy zrobić miejsce na cztery kratki. Zaraz pokażę wam, jak zrobić też ostatnie piętro. Dobra, i tu jedziemy. Tym sposobem mamy tutaj taki rów jakby z półpłytek. I tu kładziemy jeszcze dwie półpłytki na środku. Tu akurat mam nierówno, no ale trudno. I tu wylewamy wodę w każdym kącie. Dobra, i jeszcze tutaj. I mamy coś takiego. W każdym rogu kratki jest coś takiego. Dobra, ja teraz się trochę przygotuję i pokażę wam, jak zrobić najniższe piętro jakby. No dobrze, dobrze. Teraz co musimy zrobić? Musimy przekopiować to, co jest tutaj. Musimy zrobić to samo tutaj. No więc bierzmy się do roboty. Dobra, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I teraz będzie skończone. Teraz tu musimy odmierzyć 8 kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Tutaj i teraz tutaj. Teraz taki jest problem, że ja zrobiłem jakby tą całą arenę wielką. O jedną kratkę za małą. Więc będę musiał wodę wylać trochę wcześniej. Zaraz zobaczycie mniej więcej czemu. Nie wiem, trudno to jakoś wytłumaczyć. Tylko musimy jeszcze obudować tu ze szkła. Dobra. Tu będzie odpływ tam, jak będzie to wyglądało mniej więcej jak tam. I też będę musiał tu zrobić kratkę w głąb. Dobra, tu wylewamy wodę. I tu. I teraz jeszcze tu. No i tu już jest trudniejsza robota, przekopiować tamto tutaj. Więc zaczniemy robić coś takiego. Najpierw musimy wykopać tu dziurę. Tutaj też, zaraz zobaczycie czemu. No dobra, trudno, trzeba wykopać. Dobra, i tu wylewamy też wodę. I powinna się dolać, czekajcie, do tej kratki, co oznaczyłem. Tak, dobrze. Tutaj będziemy mogli sobie wejść i wziąć wszystkie przedmioty, które będą wydrapiać nam się. Tutaj zasłonimy i teraz co musimy zrobić? Musimy zrobić tutaj coś taką maszynę, o którą będą się właśnie zabijać te potwory, a w tym celu będziemy musieli zrobić... No ciężka jest to robota, poczekajcie, ja zabiorę sobie tą wodę, będzie mi łatwiej pracować. Musimy zrobić coś takiego. Oglądajcie po prostu, jak to robić, bo ja po prostu nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dobra, coś takiego na 5 kratek. Tutaj, przepraszam, źle. Tutaj o jedno, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj dwie w tą, dobra, czyli tutaj. I teraz teraz drugi poziom musimy zrobić. I teraz już będzie ciężko, bo teraz musimy tutaj położyć drabinki. Tutaj wklejamy drabinki. I teraz musimy się wkopać jedną w głąb kratkę. I jechać tam. I wykopywać to, co jest pod spodem. I zakopywać to, co wykopaliśmy. Mówię, nie jest to takie łatwe. Dobra. Dobra, teraz tutaj trzeba zakopać. Aha, pamiętam, to jest taki błąd. A to wszystko się reperuje jakby jak wykopiemy i jeszcze raz to zrobimy. A nie, kurde, czekajcie. Nie wiem, czemu tak jest. Coś takiego zrobię. Dobra, i jeszcze raz. No i jest naprawione. Tam ładnie wszystko dolatuje i znowu dalej tu, teraz w tą stronę.
Dobra, i teraz tu drabinki. Drabinki. I tu zaraz zakopiemy, ale najpierw uciekniemy, więc teraz musimy tu wylać lawę. Na środku, czyli tu. No i te drabinki będą nam zatrzymywały tą lawę, a potwory, które... Poczekajcie. Teraz wam wytłumaczę, czemu ta lawa nie jest niżej, tylko właśnie dokładnie na tym poziomie. Dlatego, że potwory, które są w wodzie, cały czas skaczą i po prostu będą się i tak zabijać o tą lawę, a tutaj nie będą mogły dalej przejść. Więc teraz musimy tutaj się zagłębić i tutaj zakopywać. Czekajcie, muszę wziąć kamień. O. No i zakopujemy. Aha, znowu ten sam problem. Czekajcie. Zaraz naprawimy. Aaaa! No, ja mam zawsze takie problemy. Także spokojnie. Wszystko pod kontrolą. No i zakopujemy. Dobra. No a czemu tam nie ma? O Boże. No jak ja nie lubię takich problemów. Nie wiadomo czemu tak się robi. No i działa? Działa, dobra. Nie wiem czemu tak jest. No i tutaj musimy zakopać tą dziurkę. I mamy. Tutaj będzie nam wszystko sprawnie działać. Będzie wszystkie potwory będą nam właśnie ładnie dawać dropa. Ha, 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 dobra. Teraz ostatnia już pułapka. A mianowicie pułapka taka jakby z dużym takim obszarem. Nie wiem jak to powiedzieć. Pokażę wam, jak ją zrobić. No dobra, to ja teraz zacznę budować, ale pokażę to w przyspieszonym tempie. No dobra, wszystko chyba działa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Więc uważam poradnik za skończony. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Gratuluję tym wszystkim, co wytrwali do końca tego filmiku. Dobra. Napiszcie mi proszę w komentarzach, o czym mam zrobić poradnik, co mam zmienić w stylu nagrywania tych filmików. Jak mam, nie wiem, może macie jakiś pomysł, czym nagrywać, może dla lepszej jakości, no nie wiem, no piszcie wszystko, co uważacie za słuszne, a ja obiecuję, że wszystkich wysłucham i spróbuję się dostosować do was. No dobra, dzięki za obejrzenie, subskrybujcie ten taki żółty, magiczny, no nie no, zaraził mnie JJ, no. Taki żółty guziczek, no. Na moim kanale subskrybuj. Subskrybujcie sobie mój kanał. Będę wrzucał te filmiki, obiecuję, naprawdę. Może... A może napiszcie mi, że chcecie let's playa. Mogę grać na multiplayerze z kumplami. Może to będzie trochę ciekawsze. No nie wiem. No zapraszam do właśnie pisania tych komentarzy. Jak mi napiszecie, że jestem głupi, to też się nie obrażę. No dobra, na razie.